Witajcie, dzisiaj jest 20 grudnia i zamiast lepić pierogi, robię prezent. Prezent pod choinkę. I myślę sobie, że to jest ważniejsze niż pierogi, bo pierogi ostatecznie zasilą kanalizację miejską, a prezent zostanie. Duże pudełko drewniane, 20x30 cm. Na początek wszystko przemaluję na biało. Żeby było szybciej, użyję myjki do naczyń. Do tego farba akrylowa i maluję. Jeśli trzeba, malujemy dwa razy. Do tego pomalowałam na biało ozdobny biały owal ze sklejki. Po wyschnięciu miejsca, które nie są idealnie gładkie, przeszlifowujemy papierem ściernym. Chcę przykleić całą serwetkę. Użyję do tego Hobby Glue, ponieważ przykleję ją żelazkiem. Zaznaczam, gdzie ma być i powierzchnię pod serwetką dokładnie i grubo zamalowuję klejem. Mam stary twardy pędzel, więc zostawię takie mazy, ale dzięki temu widać, jak grubo położony jest klej. Serwetka zwykła obiadowa z niezwykłym wzorem. Wzór wycinam, a następnie serwetkę rozdzielam, ponieważ jak zwykle przyda mi się tylko jedna górna warstwa serwetki. Jak widzicie, serwetkę przyklejamy, gdy Hobby Glue jest już całkowicie suchy. Przyda się papier do pieczenia oraz żelazko. Ja mam takie malutkie turystyczne, ale zwykłe żelazko także wystarczy. Prasujemy bez pary na tak zwane dwie kropki, czyli średnie ciepło. Powinno Wam to zająć kilkanaście sekund. Pokażę Wam to lepiej na owalnym obrazku. Tutaj identycznie rozdzielamy serwetkę i przeprasowujemy. Ale zobaczcie, jak mocno serwetka się trzyma po przeprasowaniu. Porządnie przeprasowane brzegi nigdzie nie odchodzą. Nadmiar serwetki zaszlifowujemy papierem ściernym. Ale to dopiero połowa sukcesu klejenia na żelazko. Teraz powierzchnię trzeba przejechać lakierem. Za pierwszym razem robimy to bardzo delikatnie. Zobaczcie, jak mało lakieru wzięłam na pędzel. Jeżeli serwetkę namoczycie, mogą powstać bąble. A przy pierwszym lakierowaniu trzeba ją tylko postraszyć lakierem. Drugie lakierowanie może być już normalne, obfite. Pierwsza warstwa lakieru schnie, a ja świeczką przejadę brzegi. Po co mi to? Bo będę je chciała mieć obdrapane. A teraz druga warstwa lakieru. Teraz można już grubo. Górę pudełeczka przemaluję na ciemny kolor. To jest prezent świąteczny, a farba i tak jest złośliwa. Najwyraźniej uważa, że powinnam lepić te pierogi. Ale nie zniechęcam się, wytarłam i maluję dalej. Farby wymieszałam i pomalowałam górę. Góra ma wyglądać jak stare zdjęcie. Aby wieczko wyglądało ciekawiej, domalowałam trochę uszkodzeń po bokach. Dziewczynka w tle ma ręczne pismo, a ja mam podobny stempel. Trochę go poodbijam, dzięki temu praca będzie spójna. Bardzo lubię stemple, więc jeżeli lubicie ładne wzory, zapraszam do naszego sklepiku. Adres na dole strony. Farbę akrylową gąbeczką nanoszę na stempel. Następnie odbijam. Nie wyszło idealnie, ale nie musi. Taki charakter pracy. Zresztą jeszcze pochlapię, poszlifuję, nie będzie tego widać. Stempel także odbijam na dolnej części pudełka. Zależy mi, żeby wyglądał jak tło na portrecie dziewczynki. Na razie oczywiście nie wygląda. Będzie trzeba jeszcze w to włożyć trochę pracy. A teraz chlapanie. Przyda się twardy pędzel szczecinowy, woda i farba akrylowa. Może tego dokładnie nie widać, ale pudełko zostało pochlapane kilkoma kolorami. Czarnym, beżowym i prawie białym. Na twarzy dziewczynki nie chcę mieć chropek, więc przysłaniam ją kartką. Mimo starań i tak pochlapałam nos dziewczynki. Zobaczcie. Taka seria. Była zemsta pieroga 1, teraz jest zemsta pieroga 2. No cóż, tego już nie poprawię. Pochlapię jeszcze różyczki, aby pasowały do całości i przyciemnię im brzegi. Teraz mogę powrócić do zdobienia wieka. Przyciemniłam brzegi, a teraz farbą akrylową lekko podcieniuję nasze zdjęcie. Przyda się farba akrylowa, woda i pędzelek skośny. W pierwszym etapie po prostu dołożyłam lekki cień. Ale efekt był mizerny, więc dodałam jeszcze cienką czarną kreseczkę. Chyba lepiej, ale oceńcie sami. Wieczko gotowe, czyli papier ścierny w dłoń. Brzegi postarzone świeczką bez trudu schodzą. Dół pudełka przeszlifowałam dosyć mocno, dzięki temu zaczął być podobny do tła na obrazku dziewczynki. Obrazek przyklejałam na Express Glue Pentartu, trzyma do końca świata.
Ech, szkoda kończyć, więc jeszcze podcieniowałam obrazek. Obowiązkowe lakierowanie całości. Użyłam matowego lakieru Pentart, ale może jeszcze to przemyślę i zdjęcie przemaluję na błysk, żeby wyglądało prawdziwie. Wszystko dobrze, tylko środek jakiś smutny, więc dodam kwiatki. Oddzielam jedną górną kolorową warstwę serwetki. A teraz pędzelkiem z wodą robię kreseczkę i oddzielam niepotrzebną część serwetki. Przyklejam na specjalny klej do dekupaż. Nakładam go tylko z góry serwetki. Żeby wszystko do siebie pasowało, lekko podcieniowałam na szero kwiatki i wewnętrzne brzegi pudełka. I całość ostatecznie wygląda tak. A przy okazji świąt chciałam Wam przedstawić cały nasz zespół, czyli króciutko opowiedzieć o nas. Jeżeli interesuje Was biżuteria, to pewnie rozmawiacie czasami z Asią. Asia ma cudowny talent, nawet z puszki po paprykarzu szczecińskim potrafi wyczarować przepiękną biżuterię. Jeżeli telefon odbiera uśmiechnięta osoba, to jest Gosia. Może nie widzicie, ale Gosia zawsze się do Was uśmiecha. A siła spokoju to Kalina. Kalina jeden raz powiedziała brzydkie słowo. Wtedy zatrzymała się ziemi. Kalina powiedziała kurde. No i ja, Katarzyna, niepoprawna gaduła. Pozdrawiamy Was serdecznie, życzymy wesołych świąt i wesołego karpia.